Waszego Diabła z grami jest wspierany przez sklep Electronic Dreams. www.electronicdreams.pl. Sklep dla prawdziwych graczy. Wpadaj na mój Patronite i pozwól mi rozwijać moją twórczość. Dla patronów są przewidziane konkursy. Witam mega serdecznie na kanale Do Diabła z grami. Moi drodzy, odcinek o mojej fizycznej kolekcji, w którym musiałem tak naprawdę jednym tchem opowiedzieć wam o kilkudziesięciu tytułach. Przeorał mi psychicznie tak mocno, że postanowiłem się troszeczkę wstrzymać zrobieniem odcinka o kolekcji cyfrowej, bo ta jest jeszcze większa niż ta fizyczna. No ale słuchajcie, jestem, tak więc lecimy z nią. Podzielimy tą serię na kilka odcinków. Myślę, że w co odcinek będziemy omawiali około 30 tytułów. Myślę, że to jest też dużo. No i co, lecimy po kolei, słuchajcie. Będę tu się posiłkował moim zeszycikiem z Hyrule Warriors, w którym mam zapisane pozycje od 1 do... do, moi drodzy, 96 pozycji, ale od tamtej pory też doszło kilka gier, tak więc później to dopiszę. Dzisiaj polecimy sobie pierwsze 30, tak? Tak więc słuchajcie, herbatki łyki, w momencie, w którym ja będę pił herbatkę, wy zostawcie mi komentarz, a także zostawcie łapki w górę. Lecimy. Moi drodzy, numer 1 na mojej liście gier cyfrowych, czyli Animal Crossing. A i w ogóle będę wam opowiadał o tym, czy dane gry skończyłem, jaką daję im ocenę mniej więcej, oraz to, w jaki sposób stałem się jej posiadaczem. Słuchajcie, Animal Crossing, czyli tytuł no, dla wielu z was absolutnie kultowy, dla większej części na pewno z was też jeden z najlepszych na Nintendo Switch. Ja dostałem go jako kod w momencie, w którym kupiłem żonie wersję Nintendo Switch V2 z tą limitowaną, nie wiem czy ona jest limitowana, no nieważne, to wiecie, tą z Animal Crossing, moim zdaniem to jest do teraz najładniej wyglądająca wersja Nintendo Switch. No i słuchajcie, postanowiłem ów kod, który był dołączony do konsoli, wykorzystać, tak ściągnąłem go do siebie. No i powiem wam w ten sposób, no ja ogólnie w Animal Crossing grałem łącznie może z godziny, a to przez to, że moja żona swego czasu grała w ten tytuł dziesiątki godzin bez przerwy codziennie absolutnie i ja nie grając nawet za bardzo w tę grę, no to czuję się jakbym znał ją bezapelacyjnie, idealnie, więc słuchajcie, moja przygoda z Animal Crossing zaczęła się jakiś rok temu, tak, no i pograłem łącznie jakąś godzinkę, tak więc słuchajcie, niestety, ale nie mówię, że kiedyś tego tytułu nie wrócę. Bardzo możliwe, że kiedyś będę miał potrzebę jakiegoś takiego, wiecie, chillującego tytułu, a akurat wszystkie inne będą skończone, więc bardzo możliwe, że wtedy wezmę się za wyspiarskie przygody. Moi drodzy, kolejna gra to Dragon Ball Z Kakarot. Grę dostałem od firmy Cenega w wersji cyfrowej, którą serdecznie oczywiście pozdrawiam. Jej recenzję macie na moim kanale. Bardzo fajna gra z otwartym światem w uniwersum Dragon Ball. Będziemy wcielali się we wszystkie praktycznie znane z tego uniwersum postaci. Będziemy co? Słuchajcie, latali, wypełniali misje, klepali bossów, uczestniczyli w bardzo fajnych walkach, które niczym nie odstają od tych znanych z serialu. Naprawdę fajny tytuł. Moja ocena to bodajże 8 na 10. Dla fanów serii 9 na 10. Naprawdę bardzo fajny, ale to bardzo fajny tytuł. Kolejna gra to Akiba Trip, czyli tytuł, który pierwotnie, z tego co pamiętam, ukazał się na PS Vita bodajże i został przeniesiony na Nintendo Switch i chyba też na PlayStation 4. Dostałem go w tajemniczym mailu od wydawcy. Słuchajcie, nigdy w życiu nie włączyłem tej gry. No nie wiem, co mogę wam powiedzieć. Czasami tak jest, nie? Że mam jakieś tytuły, których ani razu nie odpaliliśmy. Niestety, z tego co widziałem zwiastuny, no raczej mi ten tytuł nie będzie interesował. No ale wiecie, możliwe, słuchajcie, że jednak się jakoś tam przełamie w końcu, tak? I tą Akiba Trip odpalę. Kolejna gra to recenzowany przeze mnie Apokalipsis Harry at the End of the World, czyli tytuł, który dostałem od jej twórcy, od Krzysztofa Grudzińskiego, którego serdecznie w tym momencie pozdrawiam. Bardzo fajny point and click z naprawdę interesującą oprawą graficzną. Grę skończyłem całą i dałem jej chyba ocenę bodajże 7 na 10, słuchajcie. Macie recenzję na moim kanale. Wszystkim fanom gier point and clickowych jak najbardziej ją polecam. Jest to taki, wiecie, bardzo prosty, jeżeli chodzi o zagadki point and click, ale naprawdę, naprawdę interesujący. No i tak jak mówiłem tutaj, oprawa graficzna jest rewelacyjna. Double Dragon 2, moi drodzy, to gra, którą kupiłem na Nintendo eShop w jakiejś tam mega niskiej cenie. No i odbiłem się od przepotężnego poziomu trudności. To jest podobno automatowa wersja Double Dragon 2. Siądę na pewno jeszcze do niej. Nie powiedziałem ostatniego słowa, ale byłem zdziwiony, z jak potężną furią atakują we mnie przeciwnicy. Tak więc no, tu jest ciężko. Naprawdę, naprawdę mega, słuchajcie, ciężki tytuł, do którego będę wracał, tak? Ja lubię chodzenie bijatyki, a tutaj moja duma została urażona, bo dostałem potężne wciry, no i oddałem się graniu w jakieś inne tytuły. Kolejny tytuł to Diablo 2 Resurrected. Moi drodzy, na moim kanale jest taki poglądowy materiał na temat tego tytułu. Osobiście poczułem się troszeczkę zawiedziony Diablo 2 Resurrected, a to dlatego, że miałem tak ekstremalnie mocne oczekiwania wobec niej
I też dlatego, że kurczę, no ten moduł online jednak mógł działać zdecydowanie lepiej. Chciałbym sobie móc z wami stworzyć drużynę, a nie mogę w ogóle. Samo to robienie jednej postaci, która jest online, druga offline, dla mnie to jest absolutny absurd. Nie skończyłem tego tytułu w ogóle, słuchajcie, stanąłem na drugim akcie, ale mam takie coś, że z takiego własnego poczucia czuję, że chciałbym to skończyć na chociaż jeden raz, jedną postacią w całości od A do Z i dlatego tytułu nie usunąłem jeszcze z mojej karty SD i leży i czeka. No i pewnie niedługo się doczeka, bo nie ukrywam, że mam coraz większą ochotę na to Diablo. Kolejna gra na mojej liście, słuchajcie, czy na mojej liście w mojej kolekcji cyfrowej to Apokryf. Podtytuł tego tytułu brzmi Paying Respect to Old School Shooters i faktycznie tak jest. Gra wygląda jak takie dość oldschoolowe shootery z PC-ta. Wcielamy się w niej bodajże, z tego co dobrze pamiętam, takiego czarnoksiężnika, który tam będzie piorunami naparzał we swoich przeciwników. Skończyłem trzy plansze, słuchajcie, i tak. No tak średnio bym powiedział, nie? Gra nie jest najlepsza, jeżeli znajdziecie ją na przykład za 10 zł, no to będzie ok, będzie to idealna cena. Prosty shooter, fajna grafika, taka pecetowa z wczesnych lat 2000, no ale tej gry nie skończyłem, aczkolwiek uważam, że ją skończę jeszcze i zrobię dla was jej recenzję, tak? Wiecie, bo mnie tam to mierdzi, nie? Z tyłu głowy gdzieś mnie tutaj rusza to, że no niestety, że nie skończyłem tego tytułu. Kolejna gra, no to będzie, moi drodzy, Bad Dream Fever, tak? Czyli point and click w bardzo mrocznym klimacie. Gra jest polska, fajny art style. Bad Dream Fever, naprawdę bardzo fajny point and click. Gra jest polska, fajny art style, taka mroczna grafika, mroczna muzyka. Ogólnie rzecz biorąc spoko, nie? Spoko to, kurczę, mi to przypomina takie gry, jak się kiedyś grało we flashowe gierki trochę. Fajny klimacik. Gra chodzi za jakieś 4-5 zł zazwyczaj na Nintendo eShop, jeżeli lubicie przygodówki. Sprawdźcie to, nie? Bardzo wam polecam. Naprawdę klimat jest ok. Samo zakończenie gry i rozwój, że tak powiem, fabularny też jest naprawdę tutaj interesujący. Kolejna gra to taki mój kurczę problem generalnie. Jest to Alterier Ryza 2. Tytuł otrzymałem od. Aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć. Słuchajcie, tego Bad Dream Fever chyba kupiłem. Albo dostałem od wydawcy, nie pamiętam już. I jeżeli miałbym dać mu ocenę, to było to bodajże 7 na 10. Alterier Ryza 2. No, ten tytuł również, słuchajcie, otrzymałem od wydawcy bodajże firmy Koei Tamco, ale mam ogromny problem, ponieważ ja widzę, że tutaj ta gra naprawdę została masa pracy w nią włożona, tak? I tutaj wszystko od grafiki, przez system walki, przez ten cały system łączenia tych różnych chemikaliów, tak, żeby tworzyć kolejne mikstury. Naprawdę widać, że tu została włożona kupa roboty. Tak samo bohaterowie nie wzięli się znikąd, tylko są oni postaciami, które pojawiają się w pierwszej części, w którą, moi drodzy, niestety nie grałem, ale no tak jak mówiłem, czy w sumie też nie mówiłem, no teraz podzielę wam się z tym. Słuchajcie, japońskość tej gry i jej taka przesuitaśność sprawiła, że ja nie potrafiłem wytrzymać tych dialogów, nie potrafiłem znieść głównej bohaterki tego tytułu. Po prostu kostiumy, które mają na sobie postaci, dialogi, które gadają, to są dla mnie tak japońsko-cringe'owe, że nie potrafię tego znieść. Ja bardzo lubię japońszczyznę, uwielbiam japońskie RPG, ale od tego tytułu się naprawdę bardzo, bardzo mocno odbiłem i nie wiem, czy do niego wrócę, aczkolwiek czuję, że pominąłem, bo bardzo możliwe, że mija mnie właśnie naprawdę ciekawa przygoda. Słuchajcie, jeżeli graliście w Alteria Ryza 2, skończyliście ją, napiszcie mi, dlaczego powinienem się przełamać i ten tytuł tutaj jak najbardziej dla was zrecenzować, tak? I go skończyć. Dajcie mi znać, no bo sam jestem ciekawy. No czuję, że mnie coś pomija trochę, jak nie gram w tą grę, no ale wiecie, nie można mieć wszystkiego i tutaj musicie mnie dobrze namówić, żebym odpalił jeszcze raz i postarał się jakoś to przetrwać. Moi drodzy, kolejny tytuł Biolab Wars, który dostałem również od wydawcy. Bardzo fajny shooter dwuwymiarowy, to jest bodajże produkcja hiszpańska, z tego co ja pamiętam. Fajna dwuwymiarowa strzelanka, przypominająca mi pierwsze części kontry. Mamy do wyboru trzy postaci, później odblokowuje się czwarta. Każda z postaci jest takim troszeczkę nawiązaniem do jakichś oldschoolowych shooterów, nie? Naprawdę spoko, fajna gra, bardzo prosta. Jednak jeżeli wyczajecie ją w cenie wyższej niż 10 zł, absolutnie nie warto. Słuchajcie, 5 zł, 8 zł to jest dobra cena za ten tytuł. 6,5. 7 na 10. Fajna gierka, żeby sobie raz, dwa razy przejść, odłożyć, zapomnieć. Kolejny tytuł to Blair Witch Project, moi drodzy, który dostałem od Bluebird Team do recenzji na Nintendo Switch, za co oczywiście bardzo dziękuję. Fajny horror, z bardzo ładną grafiką jak na Nintendo Switch, z kilkoma naprawdę motywami, w których można się wystraszyć, z rewelacyjnie zaprojektowanym lasem. Nie wiem, czy to nie jest jeden z lepszych lasów, jakie było dane mi kiedykolwiek oglądać w grach wideo. Z kilkoma zakończeniami, słuchajcie.
z fajną mechaniką, z kamerą, ale gra generalnie rzecz biorąc mnie na przykład irytowała tym, że momentami te ścieżki leśne są do siebie tak cholernie podobne, że bardzo łatwo jest się zgubić, a nie mamy jakiegoś takiego, wiecie, dobrego wskazówkazu, takich dobrych wskazówek, gdzie mamy iść. I to ja słuchajcie, tutaj absolutnie od gier nigdy nie oczekuję jakiejś łatwości w przechodzeniu z punktu A do punktu B, tylko tu mi się wydaje, że to jest jakoś w jakiś taki niepotrzebny sposób utrudnione. Sama historia jest fajna, grafika jest ładna, jednak pamiętajcie, jest to bezapelacyjnie tylko i wyłącznie symulator chodzenia, więc tutaj jakichś większych mechanik nie uświadczycie. Tytuł ode mnie bodajże dostał 7 na 10, jeżeli dobrze pamiętam, jego recenzja jest na kanale. No i co, spoko, nie? Jest to jeden z fajniejszych na pewno symulatorów chodzenia na Nintendo Switch, ale też nie jest, słuchajcie, najlepszy, tak? Jest fajny, jest okej. Okay. Kolejna gra to Blasphemous. Tytuł kupiłem sobie sam. Bardzo fajna, bardzo mroczna, bardzo brutalna Metroidvania, która w momencie, w którym ją kupiłem i przeszedłem po raz pierwszy, to był to zupełnie inny tytuł niż teraz, słuchajcie. No może z tym zupełnie innym tytułem żartuję, ale to jak twórcy rozwijają tę grę, dodając cały czas jakieś nowe DLC-ki, które są bezapelacyjnie darmowe, które dodają nam nowe lokacje, nowe skórki postaci, nowych bossów, rewelacja. Słuchajcie, jeżeli lubicie mroczne, bardzo ponure tytuły, które są tego mega trudne, no to Blasphemous jest bezapelacyjnie grą dla Was. Kolejny tytuł, czyli Blazing Chrome. Ten tytuł również kupiłem sobie sam. Naprawdę rewelacyjny, podkreślam, rewelacyjny shooter 2D, do którego jeszcze wrócę. W zajebiste postaci. Mamy tutaj blondynę z wielkimi granatami i karabinem. Mamy robota, mamy ninja, słuchajcie, mamy babę ze stalowymi piąchami, którą potem trzeba odblokować. Świetni bossowie, bardzo zajebista grafika, naprawdę świetna. Przypominająca mi, ten tytuł to jest dla mnie taki prawdziwy sequel kontra Hard Corps, nie? Uwielbiam tą grę, naprawdę bardzo dobra, ale bardzo, bardzo trudna, nie? Późniejsze etapy, szczególnie ostatni. Wow. No, polecam, dla mega hardkorowców. Kolejny tytuł to Brawl, czyli taka polska podróbka. Aha, miałem jeszcze wystawić ocenę Blazing Chrome, musicie mi o tym przypominać, nie? Słuchajcie, to będzie 8 na 10 na pewno. Kolejny tytuł, czyli Brawl, to jest gra, słuchajcie, którą ja od bardzo dawna chciałem sobie kupić, jednak miała mega kiepskie recenzje i pewnego dnia wyczaiłem ją za jakieś bodajże chyba 5 zł. To jest chyba w ogóle gra od Bluebird Team, jedna z pierwszych. To jest podróbka, słuchajcie, Bombermana z takimi na maksa popieprzonymi postaciami, tak jak na przykład jakiś klaun, jakiś kurczy misio i tak dalej. Wszystko to wygląda jak z horroru. Cała stylistyka gry i klimat mi się naprawdę na maksa podobał, jednak gameplay jest nudny, sztywny i nieciekawy. Nigdy tego tytułu nie skończyłem, słuchajcie, ale jeżeli miałbym go dla Was ocenić, byłoby to około 4 na 10, nie więcej, nie? Naprawdę, no bo to no nie, po prostu nie. Ale wróćmy teraz do czegoś lepszego. Borderlands Pre-Sequel, czyli jest to jedyna, słuchajcie, z gier Borderlands, która znalazła się w kolekcji, która została wydana na Nintendo Switch, której nie skończyłem. Pograłem trochę. Akcja tytułu dzieje się głównie w kosmosie. Opowiadała ona wydarzenia sprzed drugiej części. No i co, słuchajcie, Borderlandsy, tak? Naprawdę zajebisty tytuł. Nie będę go oceniał, ponieważ tak jak mówię, nie przeszedłem go do końca, ale oczywiście tam wiadomo, że poniżej 8 to nie zejdzie. No i tyle. No grę kupiłem samemu, tak? Słuchajcie, i na pewno mam ją na radarze, żeby ją dokończyć, ponieważ 1 i 2 Borderlands podobały mi się naprawdę, ale to naprawdę bardzo mocno. A właśnie, w ogóle tą kolekcję dostałem od firmy Cenega, za co bardzo serdecznie dziękuję. Moi drodzy, kolejna gra to Bus Driver Simulator. Nie odpaliłem tego ani jednego razu. Dostałem to bodajże od wydawcy. No tak, tak. Nie, no sorry, wybaczcie. Kolejny tytuł to Carrion, czyli doskonały, słuchajcie, dwuwymiarowy, odwrócony horror, który jest autorstwa Polaków. Świetny pixel art. W grze wcielamy się w małego kosmitę, który później za pomocą pożerania ludzi będzie się coraz bardziej zwiększał. To jest absolutnie rewelacyjny patent. No i potem już na końcu gry, w sumie, no może nie na końcu, ale od pewnego momentu będziemy chodzić taką wielką kulą mięcha, przyciskali się przez szyby wentylacyjne oraz siali absolutny popłoch wśród wszystkich tam, wiecie, laborantów, tak, i lekarzy i tak dalej, i tych wszystkich naukowców. Zajebisty tytuł, mega muzyka, świetna grafika, zarówno jego recenzję, jak i moją rozmowę z twórcą tego tytułu znajdziecie na kanale Do Diabła z Grami. Słuchajcie, ja dałem bodajże 8 na 10. Mega, ale to mega fajna gra. Tym bardziej, że jest taka dość nowatorska. Tak? To jest wielki plus. Jak miałbym ocenić, to tak jak mówiłem, 8 na 10. Kolejny tytuł to Castlevania Anniversary Edition, czyli mamy tutaj zestawienie kilku części Castlevanii, z czego mi się bodajże najbardziej chyba podobała ta z Mega Drive'a i ta z Super NES'a.
Bardzo wysoko ją oceniam, słuchajcie, naprawdę bardzo dobre gry, bardzo fajne. Skończyłem większość z nich, poza bodajże Castlevanią dwójką. Tak, dwójką, tą, w którą się przechodziła noc z dnia i dzień w noc. Trudny tytuł, no, będę musiał do niego wrócić. Castlevania Anniversary, no to tutaj 9 na 10 myślę, że jest dobrą oceną. Wszystkie gry mamy zarówno w wersjach europejskich, jak i japońskich. No, no i są naprawdę mega, no, kawał historii, słuchajcie, tak? Dwuwymiarowe gry akcji, w których będziemy chodzili i wycinali całą masę wampirów. Pozycja numer 21, czyli Cat Quest, Koci Quest, tak jak ja to mówię. Słuchajcie, grę kupiłem, tak, kupiłem ją za jakieś mega niskie pieniądze na Nintendo eShop. Nie skończyłem tego tytułu. Bardzo fajny taki hack and slash, w którym wcielamy się w kotka i wycinamy, słuchajcie, wszystko, co się tam rusza. Gra chyba jest po polsku, z tego co ja pamiętam, nie dam sobie ręki uciąć, ale na 99% jest. Fajny gameplay, bardzo przyjemny, ale też bardzo prosty, wręcz prostacki. Ja w pewnym momencie już grać w ten tytuł przestałem. Jego oprawa graficzna trochę mi się kojarzy z grami na telefon, ale przyznam szczerze, że gdybym kiedyś położył swoje łapy na przykład na drugiej części Cat Quest, no to chciałbym ją sprawdzić, nie? To myślę, że to będzie dobra opcja. Jakbym miał ocenić takie 6 na 10, nie? Kolejna gra to Coffee Crisis, tytuł, który kupiłem sobie sam, również na Nintendo eShop. Absurdalny fabularnie, ponieważ fabuła jest tutaj totalnym festiwalem humoru, słuchajcie, takiego z tych z najniższych lotów. Beat'em up, w którym wcielimy się w dwójkę baristów, którzy będą musieli uratować świat. I powiem wam tak, graficznie wygląda to zajebiście, naprawdę bardzo fajny pixel art. Tytuł naprawdę wygląda, słuchajcie, dobrze, tak? Animacje są fajne. Wszystko teoretycznie w tej grze gra, nie? Poza samym gameplayem. Ja tutaj mam ogromny problem, nie walczy mi się w tej grze zbyt przyjemnie. Już kilka razy podchodziłem, słuchajcie, do recenzji tego tytułu na moim kanale, a nierazu ta recenzja nie doszła do skutku. No nie wiem, no w grę możemy, słuchajcie, grać we dwójkę. Są fajni bossowie, ale momentami jest tak potężny chaos na ekranie, a gra nie jest taka wcale łatwa. To nie możemy tak sobie na miękko przejść wszystkich poziomów, że no mnie doprowadzała do absolutnego szaleństwa, no ją odpuściłem. No i też mówię, no kurczę, jeżeli uderzasz przeciwnika, a jego hitbox jest nie wiadomo gdzie, no nie jest do końca dość dobrze zrobiony tytuł. Aczkolwiek nie ukrywam, że w ogóle gra dostała całą masę miłości z tego, co widziałem od fanów. Wyszła całkiem ciekawa kolekcjonerska edycja, więc nie ukrywam, że bardzo możliwe, że kiedyś zacisnę zęby, skończę ten tytuł i wtedy dam wam taką konkretną jego recenzję. Jak na razie 5 na 10. Kolejny tytuł to Contra Anniversary Collection. Uwielbiam. Słuchajcie, pierwsze części Contra. Również Contra 3 z SNS-a, zajebista gra i mój ukochany shooter 2D. Do dzisiaj mój ulubiony shooter 2D, jaki kiedykolwiek istnieje, czyli Contra Hard Corps. Dostałem ten tytuł razem z Sega Mega Drive bodajże na komunie. I powiem wam, że mam do tego tytułu tak ogromną dawkę nostalgii i po prostu wzbudzało mnie tyle wspomnień, że naprawdę uwielbiam w niego grać. Gra w ogóle posiada kilka zakończeń, to jest rewelacyjne, kilka możliwych ścieżek do wyboru oraz kilka postaci. Mamy tutaj kultowego Fanga, czyli takiego wilka z karabina zamiast ręki, robota, który nazywał się, zapomniałem, blondynę i blondyna z wielkimi gnatami. Genialny tytuł, zajebista grafika, świetne starcia z bossami. Ciekawa w ogóle fabuła, to jest dziwne jak na tego typu tytuły. No i przede wszystkim ta możliwość wybierania sobie ścieżek, nie? Gdzie pójdziemy. To jest też zajebiste, co sprawia, że tu musimy ukończyć naprawdę wielokrotnie, żeby wszystko zobaczyć. Tak, bardzo mocno polecam. Ogólnie ode mnie ta kolekcja dostaje mocne 9 na 10 i kiedy wyjdzie w pudełku, może już wyszło, ale gdybym ją kiedyś zobaczył na jakiejś półce, muszę to mieć w pudełku, nie? Uwielbiam Contrę, zajebista gra, zajebista kolekcja. No i dla samej Contra Hard Corps warto jest to kupić. Kolejny tytuł, czyli Cotton Reboot, jest recenzja na kanale, nie pamiętam ile dałem, chyba z 7. Dostałem kod od Dave'a Johnsona ze Strictly Limited Games. Fajny taki szmap, czy fajny, no słuchajcie, jest to szmap, strzelanka, w której lecimy w prawo małą dziewczynką na miotle i napierdzielamy ogromną ilością jakichś cukierków, wybuchów do równie słodko wyglądających przeciwników. I to, co mi się podobało i zarazem nie podobało, taki absolutny, wręcz absurdalny momentami chaos, który panuje na ekranie, słuchajcie, mianowicie czasami jest tak, że leci w naszym kierunku tak duża ilość projectili i różnych znajdziek, że po prostu nie wiemy co ma nas uderzyć, co ma nas uzdrowić. Masakra, nie? Skończyłem grę jeden raz, drugi raz już chyba nie będę, no i nie pamiętam jaką dałem ocenę, 6 albo 7 na 10. Kolejny tytuł to Creepy Tale 2, którego recenzja znajduje się na moim kanale. Przyjemny point and click z bardzo fajną grafiką, słuchajcie, z przyjemnym stylem graficznym. Po prostu jest przyjemny. Dostałem ją od wydawcy,
do recenzji, co serdecznie, słuchajcie, dziękuję. Fajna gra, bez szału, jeżeli jesteście fanami przygodówek i znajdziecie ten tytuł, powiedzmy, za jakieś 10-15 zł, no to jest to jak najbardziej wart. Tak więc ja bodajże dałem 8 albo 7 na 10, nie? Przyjemny indyczek, naprawdę fajny. Historia jest taka w stylu mocno bajek braci Grimm. To mi się akurat podobało. Kolejna gra, czyli Cthulhu Saves Christmas. Tytuł kupiłem sobie sam na promocji na Nintendo eShop. Bardzo fajny japoński, słuchajcie, RPG z absolutnie absurdalnym humorem. Jest to bardzo duży krok naprzód względem poprzedniej gry z serii Cthulhu Saves D. Ciekawy system walki, aczkolwiek mega taki prostacki. Fajnie, bo sobie gra jest krótka, jej przejście zajmie Wam około 3, maksymalnie 4 godziny. Ma naprawdę super pixel art i bardzo fajną muzykę. 8 na 10 bezapelacyjnie. Chyba też taką ocenę jej dałem, tylko należy, słuchajcie, pamiętać, że ta gra to jest parodia innych gier, tak? I tutaj nie podchodźcie do tego tytułu, jak dowiecie, jakiegoś pompatycznego, niesamowitego RPGa. Moi drodzy, zbliżamy się powolutku do końca i tutaj mamy grę Cuphead. Jest to jedna z moich pierwszych gier, które kupiłem na Nintendo Switch. Gra do teraz jest chyba tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej. W grze wcielamy się w Magmana lub też w Cupheada, którzy podpisują kontrakt z diabłem i przegrywają swoje dusze bodajże w kasynie. No i teraz muszą pozbierać dusze, których diabeł szuka, żeby właśnie ten hajs i swoje dusze odrobić. Jest to boss rush z jedną z najładniejszych grafik, jakie w ogóle istnieją moim zdaniem w grach wideo. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy się nic nie wyłączyło. Nic się nie wyłączyło. No co, piękni bossowie, niesamowite animacje, gra jest bardzo wymagająca, ja ją uwielbiam, przepadam za nią 10 na 10, nie? Za sam art style, za muzykę, za to, jak się w to gra, słuchajcie, ja levelu z kasynem nie zapomnę nigdy. To jest definicja hardkoru i definicja uczenia się na pamięć patternów wszystkich bossów, nie? Rewelacja, naprawdę to było po prostu, słuchajcie, coś, nie? Dobrze, lecimy dalej. Deadly Premonition. Wow, uwielbiam. Kupiłem sobie ten tytuł. Bardzo mocno żałuję, że nie kupiłem go w wersji fizycznej. Wtedy taki jeszcze nie byłem mocno otrzaskany w grach na Nintendo Switch, słuchajcie. Można powiedzieć, że jest to oldschoolowy survival horror, jednak to słowo horror jest troszeczkę nad wyrost. Taki bardziej thriller, w którym wcielimy się w detektywa Francisa Yorka Morgana, który będzie musiał rozwiązać naprawdę tajemniczą sprawę pewnego miasteczka, bodajże Greenvale? Coś tam, no nieważne, słuchajcie. Gra jest festiwalem absurdu i takiego na maksa cringe'u i czarnego humoru. Tylko to trzeba lubić, naprawdę, słuchajcie. Tytuł nie traktuje się poważnie. Tytuł sam wiesz, ma na maksa spieprzony lip-sync. Jeżdżenie samochodem to jest jedna z najstraszniejszych rzeczy na świecie. Samochodem jeździ się przeokrutnie w tym tytule. Sterowanie to jest tank controls, czyli tutaj totalne lata 90. Gra się psuje, zawiesza. Ma masę gliczy, masę błędów, ale ma tak dobrą fabułę, tak zajebiste postaci i tak wciągającą historię, że jest to ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jedna z moich ulubionych gier, w które grałem kiedykolwiek, nie? Naprawdę, historia Francisa Yorka Morgana totalnie mi się wyryła w banie. No, 9 na 10, nawet 9 z plusem, tylko to trzeba lubić, pamiętacie. No i ten genialny soundtrack, tak? Muzyczka taka gwizdana, czy główna ścieżka dźwiękowa, naprawdę urywają głowę. Uwielbiam ten tytuł, jest przezajebisty. Dajcie mu szansę, zapamiętajcie go, Deadly Premonition. Kurde, no chciałbym tą grę mieć w pudełku, powiem wam szczerze, jak cholera, jak chyba kiedyś kupię, nie? Chyba kiedyś ją wezmę w pudle, bo jest naprawdę, naprawdę rewelacyjna. I kiedyś też pokażesz jakiś gameplay z tego, albo recenzja, naprawdę uwielbiam tą grę. Jest jedna z fajniejszych gier na Nintendo Switch, w jakie grałem. Kocham ją po prostu. A. Deltarune 1 i 2. Nie wiem, co to jest, ściągnąłem, było za darmo. Jest to podobno jakiś odnośnik do gry Undertale, w którą też nie grałem, którą będę miał w wersji pudełkowej prędzej czy później. No, więc tutaj nie mam żadnej opinii. Doom 3 na Nintendo Switch. Zajebisty port, zajebistej strzelanki. Takie troszeczkę odchodzącej od tutaj tego głównego, że tak powiem, nurtu Dooma, ponieważ tytuł generalnie rzecz biorąc jest bardziej, no może nie tyle, że bardziej horrorem, to byłoby trochę też takie nadwyrost gadanie, ale na pewno jest w nim mniej akcji, co tak brzmi też dziwnie, niż w większości części Dooma, tak? Musimy troszeczkę bardziej zwracać uwagę na amunicję, przeciwnicy są trochę silniejsi, jest ich troszeczkę mniej, klimat jest naprawdę mega mroczny, gra posiada zajebistą grafikę, słuchajcie, naprawdę na Nintendo Switch tytuł wygląda mega, ale to mega dobrze. Nie pamiętam, jaką dałem jej ocenę i w ogóle, czy recenzowałem ten. Nie, tego nie recenzowałem, ale jeżeli miałbym recenzować, dałbym 8 na 10, takie z plusem. Zajebisty shooter, uwielbiam Dooma, a Doom 3 jest naprawdę genialny.
Okej, moi drodzy, mówiłem, że będziemy kończyli po 30 grach, ale to zróbmy tak, że dolecimy do 40 i potem sobie zrobimy kolejne tego odcinki. Okej, moi drodzy, później kolejna gra, numer 37, to Doom 64, którą skończyłem, którego recenzja jest na kanale. Nie pamiętam oceny, ale gra bezapelacyjnie zasługuje na 8. Jest to mój ulubiony Doom z tych jeszcze takich, wiecie, sprajtowatych, nie? Usprawniona grafika między względem jedynki i dwójki. Tytuł ten został nieco odświeżony. Bardzo dobry, naprawdę świetny, oldschoolowy shooter FPP, tak? Bardzo fajna gra. Jak pamiętam, to ocenę dawałem jej bodajże 8 na 10. Tytuł kupiłem oczywiście sobie sam, no bo to jeszcze nie były takie czasy, żeby od kogoś kod tutaj dostać, nie? Ale polecam. Kolejna gra to Dark Veer. Macie jej recenzję na moim kanale. Dostałem kod do recenzji od wydawcy. Bardzo prosty horrorek, w którym wcielamy się w małego chłopca, którego ojciec idzie na nocną zmianę i musimy sami sobie poradzić ze strachami, które nas będą czekały w pokoju. Będziemy musieli na przykład nasłuchiwać, wiecie, i drzwi się otwierają, musimy wyjść z łóżka, zamknąć się, ktoś tam nam zapala światło, musimy wstać, zgasić. Gra potrafi wystraszyć, ale to jest na bazie takich, wiecie, mega prostych, wręcz prostackich jumpscare'ów. Tak ode mnie 6,5, 7 na 10. Fajna gra za 5 zł, tak? Za więcej nie kupujcie, bo to jest naprawdę popierdółka. Bardzo mało gameplayów, czy w sensie bardzo mało gameplayów, bardzo mało wszelkich mechanik. Każdy poziom opiera się dokładnie na tym samym, tylko będziemy musieli troszkę po prostu szybciej działać w kolejnych. Następny tytuł, moi drodzy, to Darkwood. Gra, której nie skończyłem nigdy, słuchajcie. Jest to horror z perspektywą taką top-down. Gra jest polska. Gra jest połączeniem troszeczkę horroru z grą survivalową, ma naprawdę bardzo fajny art style, naprawdę ładny pixel art, fajną grafikę, jest cholernie straszna, jest też cholernie trudna i nie ukończyłem jej tylko z tego względu, że pamiętam, że w momencie, w którym ja kupiłem ten tytuł, miałem też bardzo dużo innych takich bardziej mainstreamowych gier, które mnie na maksa wciągnęły, więc odstawiłem tytuł na półkę, nie wróciłem do niego w końcu, ale w końcu do niego wrócę i będę chciał ją przejść, tak więc słuchajcie, bez oceny, no. Kolejna gra to Detention, czyli tytuł, od której rozpoczęła się moja przygoda z kanałem. Jest to, słuchajcie, też pierwszy mój indyk, który kupiłem na Nintendo Switch. Kupiłem go albo równocześnie z Cupheadem, albo chwilę przed, a może od razu po. Pamiętam jeszcze, jak ogrywałem ten tytuł we Wrocławiu w hotelu, jak był kręcony Septagon. Detention to dwuwymiarowy horror, w którym wcielimy się w jednego z uczniów lub też, nieważne w kogo, słuchajcie, tam, żeby wam fabuły za bardzo nie przejść, w uczennicę pewnej szkoły, która musi się z niej wydostać, tak? A także poradzić sobie z innymi tutaj kwestiami. Zajebiste zagadki, bardzo mądra taka i pouczająca fabuła. To nie jest taki, wiecie, prosty po prostu horror na zasadzie coś wybiega z szafy, tylko ta gra zmusza nas do głębszych przemyśleń. No i jest zajebista. Podobała mi się w niej grafika, podobał mi się w niej klimat, uwielbiam ją 8 na 10. Naprawdę, jeżeli chodzi o horrory indie na Nintendo Switch, to jest bardzo, ale to bardzo wysoka półka i na maksa wam tą grę polecam. Jest po prostu zajebistym tytułem, nie? I pewnego dnia skończę z wami całą w cyklu będę grał w grę. Kolejna gra to, moi drodzy, Dex, o którym wielokrotnie wspominałem już na kanale. Dex dostałem do recenzji bodajże od... nawet nie do recenzji, tylko żeby po prostu sprawdzić ten tytuł i o czymś pogadać. Chyba od wydawcy, z tego co ja pamiętam. Jest to dwuwymiarowy, słuchajcie, RPG akcji, w którym wcielamy się w hakerkę, która w cyberpunkowym świecie będzie musiała oczywiście pokonać mroczną korporację. W grę pograłem jakieś 4-5 godzin, wciągnęła mnie i to wciągnęła mnie mocno, ale pamiętam, że było to akurat w okresie czasu, w którym chciałem zrobić recenzję jakiegoś gorącego tytułu, który wtedy wychodził. Nie pamiętam już dokładnie jakiego, no i ten tytuł odłożyłem na półkę, tak? Ale na pewno do niego wrócę i na pewno go skończę, ponieważ Dex mi się podobał. Door Kickers to tytuł, w którym wcielamy się bodajże w grupę antyterrorystyczną, ale wybaczcie mi, dostałem ten tytuł od wydawcy, wydawca sypnął mi workiem po prostu kodów na różne gry, no i nie włączyłem tego do dzisiaj, chyba mi to nie będzie odpowiadało, no ale kiedyś może włączę i wydam jakikolwiek tutaj osąd. Moi drodzy, kolejna gra to dla mnie taka jedna z największych zagadek na Nintendo Switch, ponieważ tak, bardzo lubię klimat dark fantasy, lubię RPG akcji, podoba mi się Dark Souls, podoba mi się Shadow of the Colossus, już do czegoś zmierzam tutaj, nie? I nie mogę się przekonać o Dragon's Dogma, musicie mnie tutaj uratować, wiecie? Pograłem ten tytuł raz 4 godziny, coś sobie schrzaniłem build postaci i potem odpaliłem ją na nowo, robiąc kolejny build postaci i znowu po jakichś 5-6 godzinach odstawiłem ten tytuł na rzecz innych, tak? Mamy tutaj RPG akcji od Capcomu z takim dość ciekawym systemem najmowania sobie pomocników, który ma nam imitować jakby grę online. To jest mega dziwne, nie? Że gramy z
tak zwanymi pionkami, one tam się pons nazywają w grze i to mają być niby żywi ludzie, to takie wiecie odniesienie. Fajna grafika, naprawdę zajebisty system walki, świetne potyczki z bossami, ale ja nie potrafię się w to wciągnąć. Dajcie mi znać, słuchajcie, jakoś nie wiem, kurczę, nie wiem co takiego położyło dla mnie ten tytuł. No nieważne, słuchajcie, tak czy inaczej na pewno będę chciał jeszcze do tej gry kiedyś wrócić, bo wiem, że warto, tak? Dajcie mi też znać, czy warto. Na pewno, słuchajcie, nie warto jest zagrać w kolejną grę, czyli Dream Alone. I tutaj nie jestem w stanie już określić, czy ja tego Shrota kupiłem za jakieś tam 2 złote, czego dostałem do recenzji. Chyba ta druga opcja tutaj wchodzi w grę. Mamy, to jest taka chamska zżynka z Limbo, z bohaterem, który akurat wygląda całkiem nieźle, jest jak żywcem wyjęty z powieści Edgara Allana Poe. I gra jest totalnie beznadziejnym platformerem z zagadkami, w którym będziemy chodzili w prawo lub w lewo i przenosili się do takiego koszmarnego świata, jednak no, w grze się po prostu skacze się beznadziejnie, a to jest gra oparta na skokach, no. No jest okropna, nie polecam nikomu, nie? Dungeon Tap to gra, którą dostałem w worku kodów od wydawcy, nie wiem co to jest, nie włączyłem, słuchajcie, naprawdę wybaczcie mi. I kolejny, ale naprawdę nie wiem co to jest, kurczę, gdzieś tu będzie leciał jakiś trailer z boku, więc pewnie się razem się dowiemy co do takiego. I kolejny i ostatni tytuł tego odcinka, moi drodzy, to Airflock, czyli gra taki japoński RPG z mega z europejskim klimatem, tak wam powiem. Bardzo fajna grafika, taki baśniowy klimat, interesujący turowy system walki, słuchajcie, fabuła, która również jest interesująca, ale nie zainteresowała mnie aż tak bardzo, żebym się na nią rzucił, wiecie, pograłem ten tytuł za jakieś 3-4 godzinki. No i go nie dokończyłem, ale wiem, że go kiedyś dokończę, bo ja w tych bohaterach widzę mega potencjał i wiem, że przede mną jest naprawdę ciekawa przygoda, słuchajcie. No i to było tyle w tym odcinku. Omówiłem wam 40 gier z pamięci. Kurde, no nie, nie polecimy, słuchajcie, już dalej. Zrobimy niedługo kolejny odcinek. Dajcie mi znać w komentarzach, co w ogóle sądzicie na temat tego formatu, tak? Tytułów mamy jeszcze do omówienia około 70, tak więc... No, będą kolejne odcinki z tego. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na mój Patronite. Pamiętajcie, że im więcej patronów, tym więcej będę robił odcinków, ponieważ wtedy mogę się ograniczyć z jakimiś tam kwestiami zawodowymi, tak? Oglądajcie reklamy. Bardzo was proszę o oglądanie, słuchajcie, reklam, ponieważ to też zwiększa mój przychód na kanale, a tak jak mówiłem, większy przychód na kanale, diabełek mniej robi innych rzeczy i wtedy może, wiecie, zajmować się bardziej kanałem, tak? Też zostawiajcie łapkę w górę, wpadajcie na mój Instagram, Michał Waleszczyński List, na którym wstawiam masę pierdół też związanych m.in. z gamingiem. A my co? Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami. Na razie, cześć i czołem.